Oni doskonale wiedzą, jak to jest być błędnie osądzonym. Witamy w Watchmojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 tragicznie niezrozumianych postaci filmowych. Now, ogres? Oh, they're much worse. They'll make a suit from your freshly peeled skin. No! They'll shave your liver, squeeze the jelly from your eyes. Actually, it's quite good on toast. Przyjrzymy się różnym odmieńcom, wyrzutkom czy łajdakom ze świata filmu, czy to live action, czy produkcji animowanych. Ponieważ mamy do czynienia z różnymi punktami fabuły, uważajcie na spoilery. Numer 10. Chris Chambers, Stań przy mnie. Dla Jordiego Lechensa, Verna Tessio i Teddy'ego Duchampa, Chris jest liderem ich grupki. Chris Chambers was the leader of our gang and my best friend. He came from a bad family and everyone just knew he'd turn out bad, including Chris. Jednak dla większości społeczności Castle Rock, Chris to kolejne nieudane dziecko z rodziny Chambersów. You want to be the Lone Ranger or the Cisco Kid? Pochodzi z rodziny przestępców i alkoholików, więc pomimo inteligencji i dobrego serca nadal ma szemraną reputację. Przeważnie stara się nie dopuszczać do siebie tych osądów, ale taka niesprawiedliwość w tak młodym wieku z pewnością doskwiera. Numer 9. Bucky Barnes, Zimowy Żołnierz, Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów. Chyba najgorszym jest to, że Bucky Barnes, czyli Zimowy Żołnierz, w przeciwieństwie do Kapitana nie pisał się na żadną z tych rzeczy. I'm not gonna fight you. You're my friend. Po złapaniu przez Red Skulla, Departament X wyprał Buckiemu mózg i zrobił z niego maszynę do zabijania. Lata później, po odzyskaniu wspomnień, chce tylko ogarnąć swoje życie, ale federalni, Interpol i niektórzy Avengersi chcą, by stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Przynajmniej ma po swojej stronie Kapitana Amerykę, o ile to mu wystarczy. Stand down now. Congratulations, Cap. You're a criminal. Numer 8. Smoki. Jak wytresować smoka? Latające jaszczury miały lepszą reputację w późniejszych momentach serii, ale nie zawsze mogły się taką poszczycić. What have we got? Gronkles, Nudders, Zippelbacks. Oh, and Hawks are monstrous nightmare. Any night furies? None so far. Good. W pierwszej części na smoki polowano. Uważane były za głupie i dzikie bestie. Nikt w plemieniu Czkawki Hedoka nigdy nie pomyślał, że można się z nimi zaprzyjaźnić. Tam zabijanie smoków to normalka. Oh, come on, let me out, please. I need to make my mark. Oh, you made plenty of marks. All in the wrong places. Please, 2 minutes. I'll kill a dragon. My life will get infinitely better. I might even get a date. Jest tak głównie dlatego, że smoki są dzikie i wszyscy się ich boją. Kradną również zwierzęta gospodarskie, ale jeśli o to chodzi, kilka owiec jest niczym w porównaniu z byciem gatunkiem na wyginięciu. Numer 7. Elijah Price, Niezniszczalny. Czasami większe dobro wygląda równie okropnie co zło. Some kind of malfunction. They only found 2 people alive so far. You and this man. His skull was cracked open and most of his left side was crushed. Ze względu na wyjątkową kruchość swoich kości, Elijah Price, czyli Mr. Glass, zawsze uważał się za przeciwieństwo superbohatera. Złożony charakter i fanatyk komiksu pomyślał, że gdzieś musiał być ktoś taki, kto byłby jego idealnym przeciwieństwem. Celem jego życia było odnalezienie bohatera dla jego złoczyńcy, bohatera będącego w stanie naprawić świat. You have good instincts for things like that? Like what? Knowing when people have done something wrong. Yeah. Have you ever tried to develop it? Ale aby wyciągnąć tego bohatera, musiał robić okropne rzeczy, argumentując to tym, że aby bohater zaistniał, świat potrzebuje zła. Skomplikowane zasady moralne, manipulacje i przekonanie nawet samego siebie, że jest zły. Spróbujcie za nim nadążyć. I worked in that building 25 years. I know all its secrets. Secrets. Like, if there ever was a fire on floors 1, 2 or 3, everyone in that hotel would be burned alive. Numer 6.
Arthur Dziki Redley, zabić Drozda. Dla Jema, Smyka i Dilla samotny Arthur Dziki Redley to przerażający i skryty człowiek. Jimmy, you try to scare me. No, I'm too old. Be quiet. Heard an old dog then. It's not bad. I hear it when we're walking along. When we stop, I don't hear it anymore. Chude i chorowite z wyglądu dzieciaki z Maycomb z początku myślą, że jest złym człowiekiem przez miejskie plotki i jego niełatwą przeszłość. Jednak w głębi duszy Dziki jest bardzo dobrym człowiekiem, nieco samotnym i żyjącym w pewnym sensie na wygnaniu, z dala od reszty miasta i tych, którzy go unikają. Hey, Boo. Miss Jean Louise, Mr. Arthur Redley. I believe he already knows you. Jako dziecko doświadczył przemocy psychicznej, a potem był jedną z ofiar ludzkiej niegodziwości, a nie jej sprawcą. Compare him, Mr. Arthur. He's asleep. You couldn't if he was awake, though. He wouldn't let you. Go ahead. Numer 5. Forrest Gump. Forrest Gump. Jeśli czyny przekładać na mądrość, Forrest byłby najmądrzejszym facetem w okolicy. Oczywiście prawie nikt nie myśli o nim w taki sposób. What's wrong with your legs? I'm nothing at all, thank you. My legs are just fine and dandy. I just sat next to her on that bus and had a conversation all the way to school. My back's crooked like a question mark. Od najmłodszych lat z powodu niskiego IQ i krzywego kręgosłupa nikt w jego miasteczku w Alabamie nie sądził, że na tyle go stać. Jako jedyne dziecko troskliwej wdowy nigdy nie nauczył się wątpić w siebie i zawsze robił to, co podpowiadało mu serce. Każdy, kto go pozna, uzna z początku za głupka, ale potem zobaczy w nim bohatera. Nawet Jenny, kolejna niezrozumiana postać, uważa, że nie jest wystarczająco bystry, by pojąć rzeczy takie jak miłość. Koniec końców Forrestowi się udaje, przynajmniej w większości. Mama always said dying was a part of life. I sure wish it was. Numer 4. Edward Nożycoręki. Edward Nożycoręki. Wytwór szalonego naukowca, Edward żyje samotnie w zniszczonej rezydencji w pobliżu małych przedmieści. What happened to you? I'm not finished. Oh! Put those down. Don't come any closer. Just please. Ze swoimi dziwacznymi dodatkami uważany jest za potwora. Nawet po tym, jak miasto go zaakceptuje, podejrzenia wobec niego nigdy tak naprawdę nie znikają i zawsze czają się tuż za rogiem. Jest idealny na kozła ofiarnego. Mieszkańcy miasta nie będą mieć problemu odwrócić się do niego plecami w mgnieniu oka. Pomimo pozorów nie jest potworem, a bardzo miłą i delikatną postacią. Jednak dopiero wtedy, gdy myślą, że nie żyje, rozgniewani mieszkańcy zostawią go w spokoju, co sprowadza go do izolacji, którą miał nadzieję zostawić. How do you know he's still alive? I don't know. Not for sure, but I believe he is. Numer 3. Severus Snape. Seria Harry Potter. Niewiele postaci literackich jest tak złożonych jak ten mistrz eliksirów z Hogwartu. There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class. As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion making. However, for those select few. Książę półkrwi Severus Snape nigdy nie zapomniał o swojej miłości do Lily Potter, ani o kłopotach swojej młodości. W rezultacie stał się bardzo wycofanym i oschłym człowiekiem. To doprowadziło uczniów Hogwartu do przekonania, że jest nieczułym, a może nawet złym człowiekiem. Sir, it's Quidditch tomorrow. Then I suggest you take extra care, Mr. Potter. Loss of limb will not excuse you. Page 394. Kiedy jednak trzeba działać, naraża się na ogromne niebezpieczeństwo, będąc podwójnym agentem dla Zakonu Feniksa, co ostatecznie okazuje się dla niego zgubą. Niestety, ponieważ tak dobrze odegrał swoją rolę, tylko kilka osób wie o dobrym człowieku, którym był naprawdę. He has her eyes.
if you truly loved her, no one can know. Numer 2. Smutek. W głowie się nie mieści. It was amazing. Just Riley and me. Forever. For 33 seconds. Nikt nie lubi być smutny. Jednak smutek nadal jest ważną częścią bycia człowiekiem, czego inne antropomorficzne emocje krążące w umyśle Riley muszą się nauczyć, jeśli dziewczynka ma się rozwijać jako osoba. Emocje, zwłaszcza radość, nie rozumieją roli, jaką smutek ma do odegrania w życiu dziecka. Zamiast tego myślą, że to bezużyteczna, szkodliwa albo nieważna postać. And you've met sadness. She... Well, she... I'm not actually sure what she does. Kiedy próbują powstrzymać smutek od wmieszania się, sprawy przybierają gorszy obrót. Radzenie sobie z tak zwanymi negatywnymi emocjami jest ważne. To coś, czego i nie ma boy, czyli syndrom, powinien się nauczyć. Jeśli odrzucamy smutek, dostajemy szaleństwo. I know you don't want me to, but I miss home. Zanim przedstawimy tą najbardziej niezrozumianą postać, oto kilka wyróżnień. Oh, a survivor! Where's the rebel base? Talk! I can see you're with a straw. Well, we have ways of making talk. Screw our country! I want to live! Hold him, man. Make sure he stays here like a good soul. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Quasimodo. Dzwonnik z Notre Dame. Disneyowska adaptacja powieści Wiktora Hugo jest nieco lżejsza od materiału źródłowego, ale ta historia nadal jest bardzo ciężka. Good morning, Quasimodo. Morning, Master. Dear boy, whomever are you talking to? My friends. I see. And what are your friends made of, Quasimodo? Stone. Tytułowy dzwonnik Quasimodo jest wyrzutkiem mieszkającym w Notre Dame. Z powodu jego wyglądu uważany jest za potwora. Jednak w filmie to chyba on jest tą najbardziej wyrozumiałą i najłagodniejszą postacią. All my life I watch them as I hide up here alone. Hungry for the histories they show me. All my life I memorize their faces. Może jedynie obserwować życie ludzi mieszkających pod nim, a wyprawy do miasta niezmiennie prowadzą do kpin i krzywdy z rąk zwykłych ludzi. Co nasuwa pytanie, kto tak naprawdę jest tu potworem? That's no mask. It's his face. He's hideous. It's the bell ringer from Notre Dame. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.